Kapituła Joanna Waliszewska, Izabela Brodacka-Falcman, Radosław Kieryłowicz-Welkieryłowicz, Wojciech Piotr Kwiatek. Nagradza pana Bogdana Urbankowskiego, pisarza, działacza politycznego, animatora kultury, medalem Opoka Słowa. Dziękujemy. Dziękujemy za pisarstwo ważne i odważne. Dziękujemy za zrozumienie, co to znaczy literatura naprawdę współczesna. Dziękujemy za łączenie w twórczości postawy pisarza i obywatela. Bogdanie, poprosimy cię na scenę. To jest rzeczony, to jest dowód na to i serdecznie ci gratuluję i dziękuję za wszystko, co zrobiłeś. Dziękuję ci bardzo. A to jest rzeczony medal. No, wypadałoby i myślę, że są też takie oczekiwania, żeby opowiedzieć o moich spotkaniach z patronem tej nagrody, o naszych dyskusjach do późnej nocy, o tym, w czym żeśmy się zgadzali, w czym nie. Tyle tylko, że to wszystko nie byłaby prawda. Nasze drogi się nigdy nie przecięły, przynajmniej za życia. Natomiast no, ja wiedziałem o tym, że Piotr Skórzyński istnieje. Czasem wpadały mi w ręce jego szkice. Chciałem się bardzo z nim spotkać, bo czułem, że mówimy rzeczy podobne, że może nie łączy nas ta sama nadzieja, ale na pewno ta sama wiara i ta sama miłość do Polski. Tyle tylko, że no, jak to już zostało powiedziane, w pewnym momencie zostałem z Warszawy wyrzucony. Nie było to dramatycznie, tak jak można by sobie wyobrazić, bo przeciwnie, to było bardzo elegancko. Ja nie zostałem wyrzucony z pracy za działalność w Solidarności, tylko zostałem zwolniony ze służby w jednostce zmilitaryzowanej o nazwie Polskie Radio. Tak to się wtedy nazywało. No ale potem jakoś dziwnym trafem nie mogłem przez 30 lat w pracy dostać pracy w Warszawie, a co dostałem, to no, rzeczywiście wyrzucano mnie tak często, że chyba pobiłem rekord Polski, ale potem trzecia RP jeszcze pozwoliła mi ten rekord poprawić o dwa wyrzucenia, więc myślę, że niewiele pod tym względem się zmieniło. Powiedziałem, że nie spotkałem się z Piotrem. Byliśmy raz bardzo blisko siebie, o tym nie wiedząc, po prostu byłem na jego pogrzebie. To było dziwne, dziwne spotkanie. Czułem, że on tam też jest jakoś samotny, jakaś atmosfera była no, nie taka, jak powinna być na pogrzebach, mówiąc najkrócej. I myślę, że wtedy zrozumiałem te słowa, ich mądrość, że trzeba się spieszyć, żeby kochać ludzi, bo szybko odchodzą. To, że tutaj żeśmy się spotkali, jest w gruncie rzeczy zasługą właśnie Piotra. Jest takim trochę metafizycznym spotkaniem i moim z nim i państwa. I myślę, że byłoby to najlepsze, najmądrzejsze, co moglibyśmy robić, żeby takie spotkania kontynuować nie raz do roku. Dziękuję.